Witajcie w następnej degustacji. Tym razem Aberfeldy, 12-letnia. Dostałem w prezencie Highland Single Malt Scotch Whisky Limited Bottling 2905. To jest numer batchu, tak? 40%. Fajna skrzyneczka, trochę inaczej się otwiera w tą stronę zamiast w tą, ale fajna skrzyneczka. Piękna butelka, koreczek fajny i ładnie wygląda. Złoty kolor, taki jasny bursztyn idący. Jest bardzo przyjemnie. Aromat jest słodki. Z takimi miodowymi akcentami, ale jest też troszeczkę wanilii. Niewielkie deskowe aspekty tutaj wchodzą w grę. Jest tak milutko, słodko, przyjemnie. Bardzo fajnie. Jest też troszeczkę owocowości. Bardzo ładnie. Dobrze, to spróbujmy. Bardzo zrobię. Gładko, słodko, lekko owocowo, troszkę tu muszka lata, nie przeszkadzajmy jej. Bardzo miła kompozycja, takie miodowe słodkości powiązane z lekką deską, wanilią. Bardzo, bardzo milutkie, malutkie nutki wędzone, ale to jest naprawdę ciężko wyczuć. Jest miło, jest przyjemnie. Alkohol daje troszeczkę takich pieprznych, ostrzejszych nut. A finish jest ciemniejszy, czekoladowy, ale też dużo owoców. Deska. Dobre. Bardzo przyjemne. Dobro whisky. Warto spróbować. Mam nadzieję, że ta krótka recenzja Wam się podobała. Tak jak podoba mi się to whisky, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i prześledźcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cześć. Slan dziwa.